Czy zna pan jakiś przepis na pączki? Taki swój, własny? Nie, raczej nie. Nie? Nie, bo ja nie piekłam nigdy. Moja mama zawsze piecze. A nie podglądała pani nigdy, jak to się robi? Nie, nie. Wie pani, najpierw szkoła, a później i od razu za mąż wyszedł, nie? Także raczej kupowane były. I teraz jeszcze też, tak? A, tak, a co to jest w ogóle śledzik? Śledzik? To są ostatki. Jakim śledzikiem? A co to jest? No śledzik, co to jest śledzik? Śledzi się je. A nie ma takiej promocji, że jak jedno się kupi, to drugie gratis? My śledzi nie sprzedają. A tu mam. Śledzik, ja nie wiem, co to jest śledzik. Skąd się w ogóle wzięła tradycja tłustego czwartku? No nie wiem, jakieś opowiadanie się przed Wielkim Postem, no bo moja mama, ja się urodziłam, byłam malutka, no i ja bardzo, bardzo płakałam, bo chciałam zjeść pączki, no i moja mama zaczęła piec w czwartek pączki, no i tak się to już stało i teraz jest tłusty czwartek, tak? To wszystko zależało od twojej mamy. Tak, naprawdę. Tutaj pana mamy, który ma dwa pączki zamówione. Czy w pączkach będą jakieś losy, które będą przyciągać klientów? No, sam pączek przyciąga. A gdzie pączki można kupić? Drukowarni pączków. Co to jest drukowarnia? Sklep. I gdzie taki sklep jest w Kościerzynie, gdzie robią pączki? Koło Jarzbińskiego. No liczymy na to, że to co upieczemy, to nasi klienci zjedzą. Zawsze było tego całe mnóstwo i myślę, że w tym roku nie będzie gorzej. Pamiętając poprzednie lata, zawsze w waszych pączkach były jakieś losy do wygrania. Czy w tym roku będzie tak samo? W tym roku w pączkach są tylko nadzienia, bez losów. Jaka jest różnica między tłustym czwartkiem a śledzikiem? No w tłusty czwartek zazwyczaj mamy pączki, a w śledzika mamy ostatni dzień karnawału, także różnica jest zasadnicza. Ile pan potrafi zjeść pączków za jednym razem? Widać po mojej tuszy, myślę, że tych pączków dałoby się zjeść 10, ale ze względu na zdrowie podejrzewam, że jeden starczy dla tradycji. Ile można tak pączków za jednym razem zjeść? No wie pan, ostatnio zjadłam rogaliku swojskiej roboty, to było 6. Aha, i nic się nie stało? Nic się nie stało, jeszcze były cieplutkie. Bardzo pani dziękuję, do widzenia. Do widzenia. 100 pączków dałbyś radę? A słuchaj, czy czasami w pączkach mogą być nagrody? Tak. Przypuśćmy, jak tam się takie nagrody wkłada? Z papierkami, z takimi. Aha, i tutaj tam napisane, jakie się wygrało nagrody, tak? A jakby się papierek zjadło, to co? To by było, trzeba iść do szpitala i do lekarza. Tak, i co lekarz wtedy zrobi? Wyciągnie. I on weźmie tę nagrodę? Nie, bo trzeba ją pierw otworzyć. Jak się wkłada ten drzem tam do środka, do pączka? To ja powiem, jak to moja mama robi, no. To moja mama rozwałkuje ciasto, potem robi taki kubkiem, takie kółka, wkłada drzem i zawija kółko. Maszyną. Jak taka maszyna wygląda? Taka duża. Duża? Jaka duża? A to już nie wiem, to ja tego to nie wiem, ale piekarnie, piekarze to wiedzą. Jak to robić? Dawniej zawijało się pączki ręcznie, teraz nadziewa się po upieczeniu pączki szprycą, taką specjalną. Po prostu zawija w ciasto dżem. Nie ma jakiejś szprycy, żeby tam wkuła ten dżem? Nie, nie, nie. No różnie. Ja akurat się nie znam na tych sprawach. Robię szklanką takie znaki na tym cieście i w środku i potem przekładam drugie ciasto na wierzch i wykrawam te pączki. W trakcie kulania wkładamy, no ja wkładam zawsze wiśnie peskowane. Także to już wtedy wiadomo, że nie kipi marmolada. Jak się wkłada ten drzem tam do środka, do pączka? Niestety nie wiem, nie robiłam nigdy takich pączków. No to się rozklepuje ten ciasto, wkłada drzem i zalepi się ten pączek. No tyle to ja jeszcze wiem. Jak oni tam wkładają drzem do środka? No pchają. Łyżaczką. Łyżaczką? To tak można? No oczywiście, tak się robi. Zawija się w kółkę. Jak państwo spędzili w ogóle okres karnawału? Wspaniale. Tak. Jak się robi pączki? Trzeba pierw kulki robić. Jak się te kulki robi? Trzeba robić na
Na jedną rękę i na drugą. No, no ma się ciasto i tam się na przykład konfitury wkłada w środek i to się gotuje, zapiecze i później się polewa cukrem, pudrem i się jakąś posypką. Ja wyrabiam takie kilogram mąki, kostkę tłuszczu, szklankę cukru, kostkę drożdży, 4 żółtka i to wszystko. To się zarabia i potem się wałkuje je po wyrobieniu i się szklanką wykrawa. Podać przepis? Tak. Żeby ludzie wiedzieli, bo zawsze kupują, niech zrobią sami, one może będą lepsze. 5 jaj, 5 łyżek cukru, 3/4 kostki palmy i kilogram mąki. To wszystko, co z tym wtedy zrobić? Tylko wymieszać, jajka dobrze ubić, muszą być bardzo dobrze ubite jajka, dodać mleka, szklankę mleka, drożdże, też szklankę mleka rozmieszane z drożdże i tłuszcz roztopić, wszystko to razem połączyć i dobrze wyrobić. A czy to musi później to ciasto długo stać, zanim to się włoży do tego oleju, czy to można od razu? Nie, musi ciasto wyrosnąć raz, potem trzeba wykulać pączki, nadziać. Drugi raz pączki muszą wyrosnąć i wtedy dopiero piec. Jak się robi ciasto, no to się, potem się z łyżki wyjmuje i nalewa... Na ciasto? Na ciasto. I potem się wrzuca w tłuszcz. I wrzuca się. Z nadzieniem. Co to jest tłusty czwartek? To są pączków i słodycze. Czy pączki to tylko są pączki w tym dniu, czy mogą być również inne ciasta? Czy przypominające pączki? A, generalnie może być wszystko słodkie, tak? Faworki, tak? Jakieś rogaliki? Nie wiem. Placuchy? Mogą być. Jak długo potrwa post? 40 dni. Tłusty czwartek to są... tłuste to są pączki, a śledzik to jest, no, jest taki postny śledzik jedzenie. A po co właśnie to postne na śledzika robią? No jest to ma oznacza, że idzie post, aby się przygotować z góry ten śledzik. Tłusty czwartek? No to jest takie święto, w którym wszyscy ludzie jedzą pączki. Jest to ostatni czwartek przed postem, wielkim postem. Ile ten post czasu potrwa? No 40 dni. Ale to jest jeszcze przed tym postem? No oczywiście środa popielcowa. A śledzik? No śledzik to obowiązkowo we wtorek, dzień przed środą. Ile pani już była w stanie zjeść pączków za innym razem najwięcej? O Jezu, no nie wiem, 3, 4. Jak oni tam wkładają ten drzem do środka? A to nie wiem, ale nie wiem. No najpierw wkładają, potem pieczą, czy tam smażą. Czy spodziewasz się w jakichś pączkach, w jakichś sklepach w Kościerzynie nagród? W pączkach, w środku karteczek z nagrodami? Oj, no nie wiem. Chyba nie, takich rzeczy nigdy nie było przynajmniej. Były, to przyciągało klientów, bo tak? Każdy, były nawet rowery do wygrania. Chyba, że ktoś zjadł tą karteczkę, wtedy już nie było roweru. No to trudno się robi, ale ja nie słyszałam o czymś takim nigdy. Jak spędziłaś tegoroczny karnawał? Tegoroczny karnawał? No, ogólnie to na imprezach różnych ze znajomymi i na spotkaniach towarzyskich. Bardzo dobrze. Jak się robi pączki? Pączki? No, robi się z ciasta drożdżowego i wtedy się je smaży na bardzo głębokim oleju. No i już gotowe. I się polewa oczywiście lukrem, bo... Bardzo dziękuję. Kiedy jest tłusty czwartek? W czwartek. Kiedy w tym roku jest tłusty czwartek? W czwartek! Dzień dobry, kiedy w tym roku jest tłusty czwartek? W czwartek. Tłusty czwartek. Jest to dzień, kiedy jemy dużo pączków i one są takie pyszne. I w ogóle jest taki słodki dzień, o, w roku. Jaka jest różnica pomiędzy tłustym czwartkiem a śledzikiem? Nie mam żadnego pojęcia. A kiedy jest tłusty czwartek? No teraz, za tydzień, w tym tygodniu. Tłusty czwartek się je pączki, a śledzika. Ile czasu musi minąć między tłustym czwartkiem a śledzikiem? Szczerze, nie liczę. A wie pan, no ile? Ile dni? Z tydzień? Co to jest? Pączki się pieczy, no i się je pączki, no.
Co jeszcze się w tym dniu robi? No ja nie wiem, co się robi w tym dniu. Nie wiem, co to się robi, Emila, w tym dniu. A jaka jest różnica pomiędzy tłustym czwartkiem a śledzikiem? Ja nie wiem, choć śledzik. Śledzika to śledziki się jadą, pączki się jadą. Jo, no, tam śledziki, a tu pączki, no. Zna pani taki domowy przepis na dobre pączki? Nie, ja pączków nie piekę. No, zaczynamy w dniu jutrzejszym przygotowywać. Zaczęliśmy się już od tygodnia. Myślę, że damy radę. Ja kupuję zawsze. A czy nie lepiej takie własne, samorobne? No są lepsze, no ale nie mam przepisu na pączki dobre. To wolę kupić. No ale gdyby pani miała sama zrobić, z czego to się robi? Na pewno mąka, jajko, cukier. A śledzik jest po ilu dniach od tłustego czwartku? Nie wiem. Niech pani powie, jak pani spędziła w ogóle okres karnawału. No i w domu z dzieckiem. Dziecko rośnie? Tak, rośnie. To się mówi jak na drożdżach. Tak, jak na drożdżach. Jak się robi pączki? Tłusty czwartek to jest koniec karnawału i trzeba się bardzo dobrze objeść pączkami. A kiedy się karnawał kończy? A karnawał się kończy za tydzień. Chyba, nie wiem dokładnie. W czwartek będzie następny, teraz w czwartek a będzie... A co jest w ostatnim dniu przed końcem karnawału? Śledzik. Co to jest śledzik? Śledzik to jest do 12 się bawimy, to jest właśnie koniec. A jak to się będzie się bawił dłużej? No to już ich sprawa. Co to jest tłusty czwartek? Jezu, no. No tłusty czwartek, no święto takie przedpostne. Co się pijemy w tym... Pijemy pączki. No. Ty wiesz? To powiedz. Wszystkie tłuste rzeczy. A dlaczego właśnie w ten czwartek, a nie później? Bo będzie post. Kochanie, bo będzie post. Bo będzie post. Tłusty czwartek to chyba jeszcze można jeść dużo słodyczy, tak? Tłustych rzeczy. A śledzik to są już takie ostatki, ostatni dzień, kiedy można się na przykład iść na dyskotekę. No, to tłusty czwartek to można się najeść i jak tyle kto ma ochoty, tak długo może jeść, nie? Ale potem jak już jest post, to trzeba się ograniczyć. No, powinno, ale już w tej chwili się tego nie stosuje. Jedzenie pączków na czas. A jaka jest różnica pomiędzy śledzikiem a tłustym czwartkiem? Że śledzik jest słony, a tłusty czwartek jest słodki. Są nieraz pączki, że są, widzę, takie mało wypieczone, takie klapnięte. Czego to jest przyczyna? Myślę, że wyrobienia muszą wyrosnąć dobrze. Już po wycięciu nawet muszą dosyć wyrosnąć. I jeszcze jedno to alkohol do środka. A nie wypić? Trzeba do środka, do pączka? Nie, można i wypić i do środka, ale do środka trzeba, żeby one nie piły tłuszczu. Jezu, no śledzik, no wie pan co, naprawdę, no ryba, tak, i jemy śledzika w momencie, gdy zaczyna nam się picie. Aha, to są ostatki już, nie? No ostatki. I wtedy co, 40 dni postu? Tak. Chyba, nie wiem, ja nie jestem w ogóle na bieżąco z takimi rzeczami, ja nigdy takich nie ten. Co to jest w ogóle tłusty czwartek? No, tak trudno mi powiedzieć, bo tutaj za moich młodzieńczych lat to nie było tłustego czwartku na Kaszubach, tylko były zapusty w niedzielę i się w niedzielę je piekło, te pączki. I wtedy, a co to jest śledzik? To też nie, no to nie wiem, post, ostatni dzień przed środą popielcową, tak. To też tak się wzięło z innych stron u nas tutaj. I jakby rosną, no trzeba po prostu w tłuszczu nie za gorącym, bo wtedy się przypalą, muszą być taki. Ale te pączki pływają tam w środku, nie? To się nie przypalą. No, jak za mocno nagrzeje, to potem będą za ciemne. A jaka jest różnica pomiędzy tłustym czwartkiem, zapustami, a śledzikiem? A no, tłusty czwartek to się raczej bierze, no ja nie wiem, no, słodkie rzeczy. A śledzik to, no tak sama nazwa mówi, śledzie podstawą. Czy to jest takie wyciszenie przez postęp? Od tłustego czwartku jeść coraz mniej tych pączków, aż w końcu we wtorek śledzika? Nie. No, to tłusty czwartek to można się najeść i jak tyle kto ma ochotę, tak długo może jeść, nie? Ale potem jak już jest post, to trzeba się ograniczyć. No, powinno, ale już w tej chwili się tego nie stosuje. Dziękuję.